hostile transport attempting to escape. Find the target and take it out. Okay, Red Squadron. Stay in attack formation. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Mestre i tym razem zapraszam was do obejrzenia materiału dotyczącego gry Star Wars Battlefront i tego, co aktualnie dzieje się ciekawego w temacie. W dzisiejszym odcinku... Czym jest i jak będzie wyglądał nowy tryb Eskadra? Oraz co łączy broń z pierwszej oraz drugiej wojny światowej z tą, którą otrzymamy w grze? Firma Electronic Arts na minionych już targach Gamescom 2015 zaprezentowała najnowszy tryb gry o nazwie Fighter Squadron. A mówiąc dokładnie i sugerując się polskim tłumaczeniem, tryb Eskadra. Tryb ten będzie czymś, co możemy porównać do trybu Bitwa Powietrzna znanego nam z Battlefield 4, choć mówiąc szczerze i w wielkim uproszczeniu, ponieważ wszystko wskazuje na to, że będzie nieco bardziej urozmaicony i być może nawet ciekawszy. W trybie Eskadra zasiądziemy za sterami większości najpopularniejszych statków znanych nam z uniwersum Star Wars. I tak, przyjdzie nam polatać X-Wingiem, A-Wingiem, TIE Fighterem, TIE Interceptorem, Sokołem Millennium, a nawet Slave One, słynnym i niezwykle charakterystycznym środkiem transportu samego Boba Fetta. Co o grze mówi sam projektant trybu Peter Forsman? To prawdziwa uczta dla oczu, na niebie roi się od nieprzyjacielskich statków, trafione maszyny sypią iskrami i eksplodują. Do tego mamy jeszcze wspaniałą muzykę, efekty dźwiękowe i rozgrywkę, dzięki którym odnosi się wrażenie, jakby to wszystko było wyjęte z filmu Star Wars. No cóż, miejmy nadzieję, że czysta rozgrywka dorówna przynajmniej częściowo samemu zwiastunowi i temu, co obiecują nam twórcy. Osoby, które miały okazję osobiście wypróbować ten tryb na targach Gamescom, wspominały, iż samo sterowanie jest bardziej arkadowe od tego, co oferuje na przykład Battlefield 4. Choć moim zdaniem porównywanie tych gier nie jest chyba najlepszym pomysłem. W bitwie udział weźmie do 20 graczy jednocześnie, a co ciekawe, walczyć przyjdzie nam także z pojazdami sterowanymi przez grę. Na zwiastunie zobaczyć możemy wspomniany tryb, którego akcja dzieje się na mapie Sulust. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć wam również o pewnej ciekawostce związanej z arsenałem broni, jaki znajdziemy w grze. Okazuje się, że ona ma więcej wspólnego z bronią z okresu I oraz II wojny światowej niż z jej futurystycznymi wizjami. W serwisie reddit.com w temacie założonym przez jednego z użytkowników przeczytać możemy o broniach, jakie gracze mieli do dyspozycji w wersji alfa, a także o tym, jakie będą jeszcze dostępne w finalnej wersji tego tytułu. Wykonał on nawet ich modele 3D w serwisie sketchfab.com, którymi to posłużę się w celu krótkiego omówienia. I tak przykładowo, ulubiona broń Hanna Solo w filmowej wersji, a także ta, która znajdzie się w grze, to DL-44 Heavy Blaster Pistol. To nic innego jak Mauser C-96, pistolet opracowany w zakładach Mausera, pierwszy udany typ pistoletu samopowtarzalnego, który był produkowany w Niemczech w latach 1896-1939. Kolejną bronią, którą znajdziemy w grze, będzie DLT-20A, która to powstała z połączenia dwóch bardzo popularnych karabinów z okresu II wojny światowej. Jej tylna część pochodzi z karabinku automatycznego zbudowanego w 1943 roku przez niemieckich inżynierów, a nosił on nazwę STG-44, lub mówiąc dokładniej, Sturmwaeger-44. Z kolei przód DL-44 należy do Browninga M1919 amerykańskiego karabinu maszynowego, którego ciężka wersja była podstawową bronią armii amerykańskiej po 1919 roku. Następna broń, która znajdzie się w grze, to RT-97C Heavy Blaster Rifle, którego pierwowzorem jest MG-15, niemiecki karabin opracowany w 1932 roku i był on bronią typowo lotniczą, montowaną na samolotach Luftwaffe jako uzbrojenie obronne. Zasilany był standardową amunicją karabinową z magazynka siodłowego, dwubębnowego o pojemności 75 nabojów. Natomiast ostatnią bronią, którą chciałbym wam pokazać, jest T-21 Light Repeating Blaster, który jest niczym innym jak zmodyfikowanym karabinem maszynowym Lewis Gunn, którego zaprojektowano w 1914 roku w Stanach Zjednoczonych, a na wyposażeniu armii amerykańskiej znajdował się w latach 1913-1942.
Mówiąc bardzo ogólnie i nie chcąc was specjalnie zanudzać, zdradzę wam tylko, iż nie tylko bronie z okresu I oraz II wojny światowej były inspiracją dla filmów George'a Lucasa, co oczywiście bezpośrednio rzutuje na to, co otrzymamy w grze. Okazuje się, że choreografia wszystkich walk statków kosmicznych, w których brały udział TIE Fightery, X-Wingi, a także niszczyciele Imperium, powstawały w oparciu o prawdziwe filmy dokumentalne pochodzące z okresu II wojny światowej. Zarejestrowane na nich były autentyczne pojedynki pilotów myśliwców z czasów wojny. Lucas posiadał w swojej kolekcji około 20 kilku godzin zmontowanego materiału, z którego czerpał inspirację do nakręcenia dynamicznych gwiezdnych pojedynków. Z mojej strony na tą chwilę to będzie wszystko, także bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i jeśli podobał wam się ten materiał, kliknijcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Trzymajcie się, cześć! This is it. Take them out.